A zatem witajcie moi drodzy serdecznie w kolejnym, 9 już odcinku z gry Assassin's Creed Identity. I jeżeli... Zauważyliście po dacie publikacji tego filmu, znowu coś spaprałem, jeżeli chodzi o regularność. A właściwie to nie wiem, jak się do całej sytuacji odnieść. No, znowu! A przecież miałem w tym miesiącu wreszcie wziąć tyle kroki i zadbać o regularność upewnioną na swoim kanale. Ale co tym razem, ale znowu mnie coś rozproszyło. Co to tym razem było? Ano cieszenie się swoim nowym prezentem. Urodzinowym. Jakim było PlayStation 4. No ale no, tak to już jest, kiedy jest się po prostu zwykłym facetem, zwykłym człowiekiem chcącym przede wszystkim cieszyć się swoim osobistym szczęściem, niż uszczęśliwieniem kogoś. Ale, a podzielenie tych obydwu rzeczy, no oczywiście, że jest możliwe, ale trzeba się do tego zwężyć, że tak powiem. I zrobić tak, jak należy, więc powinniście wiedzieć, o co mi chodzi, a jeśli nie, to radzę powtórzyć sobie te słowa. Że należy włożyć do tego czasochłonną pracę, by nie musieć cały czas odrywać się od swoich codziennych obowiązków na rzecz swoich codziennych zajęć na rzecz YouTube'owej pracy. A niestety temu wizja, przepraszam bardzo, znowu miało przyjemność zostać porzucone w trakcie całego tego miesiąca. Ale mam nadzieję, że wreszcie uda mi się wyrwać z tej dziwnej, z tego dziwnego nieporządku. Z tego skrajnego nieporządku. No ale w każdym razie. No ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, jak się odnieść do całej sytuacji. Nie wiem, jak właściwie to skomentować, ale tak naprawdę to wiem. I właśnie to zaartykułowałem, chociaż jest też parę innych szczegółów, jakie, no kurde, niespełnione obietnice i parę innych nieprzyzwoitych rzeczy, które bolą, jak kurde, znikający z twarzy dziecka uśmiech. Taka artystyczna analogia. No ale dobra. Na czym to my... A tak. Kolejny odcinek z Assassin's Creed Unity. Cóż im dzisiaj będziemy robić? Ano, weźmiemy udział w niebezpiecznym handlu. Czyli jak widzicie wyraźnie przedostatniej misji trybu fabularnego Assassin's Creed Identity. Choć z drugiej strony mamy też dodatek rozgrywający się w Forli o tytule Karmazynowe Zaćmienie. Płatny dodatek, który no mogę ewentualnie zapłacić. Ale w sumie po co? Chyba tylko po to, by ta seria trwała jeszcze dłużej. Co w sumie może mieć nawet sens, bo niekoniecznie mam, ja przepraszam bardzo, pomysł na to, jaką kolejną grę nagrać. Bo choć mam pewien pomysł, ale może się okazać dosyć kontrowersyjny, biorąc pod uwagę, jak bardzo popularna jest ta gra. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie, a póki co, no właśnie, zajmijmy się tym, co do nas należy. Czyli granie w Assassin's Creed Identity. I tak, wiem, powtórzyłem się kilka razy. No i jednocześnie, jaki jest najwłaściwszy wstęp do kolejnego odcinka? Ano, opisanie tego, co się działo w poprzednim. Tak więc.
W Rzym w świetle czerwonego słońca zakończył się takim oto tekstem. Kiedy asasyn struggled to fight back the ambition crowds, wywalczył sobie drogę ucieczki ze zasadzki kruków, Cyrus zdołał wyparować ze wzroku Arongeriego. Zniknął na jego własnych oczach. It's obvious. Najważniejszym teraz było, aby najważniejszym teraz było dla Arongeriego to, że Cyrus był tak naprawdę Iłem Korvo, podwym agentem Borgi i mistrzem kruków. I w celu przeprowadzenia dalszego śledztwa dotyczącego tego osobnika, będzie nam rozegrać misję dziewiątą. Ale zanim to uczynimy, to rozegramy kolejny, ostatni już tutorial w tej grze o nazwie Hirelings, czyli Najemnicy. Z którą to mechaniką miałem przyjemność osobiście jeszcze wcześniej spotkać, kiedy tuż po nagraniu 8 odcinka postanowiłem sobie rozegrać tak frywolnie jeden z ostatnich etapów. No i skończyło się to dosyć ciekawie. Jeden z poprzednich etapów. No i wtedy nizowod aktywowała się ta mechanika. No ale dobra. Internecie, proszę mi tutaj nie robić głupich figli. Ja chcę przeczytać odprawę. O. Follow the objectives to learn how to use your hirelings. Use your hirelings when you encounter difficult situations. Kiedy znajdujesz się w wymagających sytuacjach. I nawet z tego powodu tamten moment udało mi się nagrać. Dane mi było nagrać, tak dla czystej ciekawości i czegoś tam. Niestety zapomniałem szego kontekstu tamtej sytuacji, no ale cóż, trudno. Tak więc oto jesteśmy. This tutorial teaches you how to use your hirelings against enemies. Udajmy się do punktu przeznaczenia. Each hireling class has different abilities. Każdy hireling ma osobne klasy. Wybierz swojego najemnika z kółka umiejętności, by zaatakował wskazany cel. No właśnie, na R1 jest na moim padzie ten hireling. No i właśnie, przybył. Calling upon your hireling will help you solve problems, but this action will also cancel the benefits you gain when you hired him. Teraz zaatakuj strażnika. No właśnie, został oszołomiony przez... No jak chcecie, to możecie sobie też doczytać. Ja bynajmniej wiem, o co chodzi. Że możecie to odbyć kosztem benefitów jakichś tam. No i... To tyle! Teraz już wiadomo, jak używać karelingów. No w momencie, kiedy chcemy jakiegoś przeciwnika zziąć z zaskoczenia, ale nie możemy. I może to odbyć się kosztem naszego kredytu po zakończeniu misji. No cóż, nikt nie jest idealny. Application accepted. Odblokowałem właśnie osiągnięcie. Społeczność.
misje. Misje szkoleniowe. Oh yeah! Finish all training commissions successfully. Odblokowano dzisiaj misję kampanię. Żadnych więcej kruków, déjà vu. Zadania misyjne. Ukończ 50 misji. Diligent Assassin. Ukończ wszystkie wyzwania w kampanii. Włochy, morderca kruków w trybie normalnym. Walka. Eksploracja. Scarecrow, strach na wróble. Przestraszy 50 gołębi. Tyle razy. No, fajna ta mechanika tych achievementów tak naprawdę w sumie. New Codex Entry. Freebooter. Plunder 50 Treasure Chests. Kop z przyjaciółmi. Haki. No okej. Sumarycznie wychodzi tyle. No i dobra. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak rozpocząć to, co do nas należy. Niebezpieczny handel. Plant the fake letter on the messenger. Podłóż fałszywy list posłańcowi. Zidentyfikuj osobę, która spotyka się z posłańcem. Może być na to, że ten posłaniec, czyli messenger po angielsku, może się kurde spotykać. Może się kurde spotykać z niebyle kim. A samymi agentami Borgi. Ale nie uprzedzajmy faktów. No i właśnie, wynajmij asasyna, który może ci pomóc. Złodziej. Assemble one spur as mere mission. Sneak towards the selected target and task him for 10 seconds. And then there is a 100% chance for a pickpocket attempt. If successful, you gain 51 of his coins. Oh, Shadowblade. Can't be added as a friend. Niccolo Mantovici. Shadowblade. No, ja bym wolał raczej... Złodziej. W sumie przydałaby się tutaj klasa złodzieja. Tak na wszelki wypadek. Abstergio bot. Bot Abstergio. Potajemny kruczy posłaniec zakradł się do Firenci z zadaniem dostarczenia listu do jednego z agentów Templariuszy. Adriano chce unikać się zaalarmowania kruków, więc decyduje wybrać inną metodę. The assassin wanted to avoid alerts in the crowd, so he decided to choose a different. Postanowił znaleźć różnicę w swojej kradzieży listu. A zatem witamy ponownie przy Firenci, tym razem w deszczu. The messenger has arrived identifying him before he will proceed with plan. No, tym razem identify the messenger. Ojdź! Chociaż z drugiej strony... Okej, udało mi się incognito schować na ławce. Więc teraz zobaczmy na spokojnie
gdzie się znajduje nasz przyjaciel. No i proszę bardzo. Ale co w tej sytuacji teraz? Cholera! Nie o to chodziło, a niestety ja przepraszam bardzo, popełniłem tę misję w taki sposób. A niestety popełniłem tę misję tak naprawdę w sumie w taki sposób, że kurde zabiłem tego pierwszego strażnika na wejściu. Nożem. Ale nie, nie, moja postać nie jest berserkerem. Więc to nie ma sensu. No dobra, zróbmy to więc inaczej. Udajmy się na miejsce od strony dachów. Okej, strzelec zdjęty. Jaka gra słów. No i tam jesteś, draniu. Proszę bardzo, mam cię. A teraz trzeba zająć się gościem. Okej. No i właśnie. Oto jest Vittorio. Ale aby móc się do niego zabrać, będę musiał skorzystać z pomocy. Będę musiał skorzystać z usług najemnika. A może to koniec nie będzie? Okej, podejdźmy do tego nieco inaczej, tak naprawdę. Cóż my tu mamy? Drogi panie, odwróćcie uwagę tamtego strażnika. Co? Okej, wynoszę się stąd. Cholera, no to jestem... Okej, co teraz? Vittorio załatwiony z pomocą, ja przepraszam bardzo, nikogo innego jak dam letnich obyczajów. Muszę się teraz dostać tam. Oczywiście typowo po asasyńsku. A tutaj już ktoś ewidentnie wyczuł spisek na mój temat.
O! O to chodziło. A, co? Chwila, co tam się dzieje? O ty gnoju! Okej, klasycznie już coś się wymknęło spod kontroli. Serio, byle nie powstrzymać, może jakaś chłoda drewna. Dobra, sprawmy, aby sytuacja się odrobinę uspokoiła i jesteśmy w domu. Tędy na górę mogłem przejść. No i dobra, miałem więc przyjemność już skorzystać z usług swojego najemnika. Niestety, kurde, w sytuacji, kiedy byłem bliski, kurde, no właśnie. Niezbyt przyzwoitych rzeczy. Dziękuję. A teraz ptaszki, zróbcie miejsce dla... The capital project is now under Borgia control. Pod nim listy. Okej, zatem nie pozostaje nam nic innego jak zrobić tego posłańca w konia. Ale niech to szlak, teraz mamy poważne problemy. Jak widać wyraźnie. Kurde! Chyba będę musiał się rozpędzić bardziej. O to chodziło. Dobrze.
Przepraszam, ale chyba masz zły list, Gentilu. Masz, to jest właściwy. Okej, proszę o pomoc! Chyba coś mi się jednak zdawało. Jezus Maria, w ostatnim momencie! Approach the agent. Niech to i to właśnie w takim momencie by się najlepiej ktoś przydał. No. Misja zsynchronizowana. No i oto jesteśmy. W domu. The letter turned out to be more important than the assassin expected. List okazał się być o wiele ważniejszy niż asasyn myślał. I ukowo... No i wreszcie. Poczciwcy z Rzymu. No to więc jesteśmy. You can now equip insignia that boosts your assassin stats. Moi drodzy, udało nam się. Zyskaliśmy nowy poziom doświadczenia. I w ten sposób, no właśnie. Breathtaker. Wyewoluowany na maksa. No i co jeszcze oprócz tego? No, podstawowe rzeczy zostały wyewoluowane. Druga klasa. Odblokuj klasę. Berserker. Trickster. Złodziej. Można odblokować z heroicznego sklepu. Ogłusza wrogów. Zadaje przeciwnikom wiele obrażeń. Zadaje wrogowi wiele obrażeń. I tego typu rzeczy. No dobra. Coś mi się zdaje, że... Cóż. Natomiast co jeżeli chodzi o tę klasę? You have unlocked insignia slot. Odblokowałeś slot insygni. Proszę bardzo, cóż ja tu widzę. Okej, zanim skończymy ten odcinek, pozwolę sobie... Zobaczyć co... Z czym mamy do czynienia my tutaj? Health. No chyba, że można tak naprawdę coś się wyżłopić z tego i owego. Nie, chwila. Ubranie. Nie, to jednak tak nie będzie. O, insygnia. Insygnia. Uncommon. Item level 9, armor 9, health 69, precyzja 27, armor piercing 2. Uzbrojmy się w to. No i proszę bardzo, co my tutaj teraz mamy? Nasz asasyn jest bezpieczny. Zdaje się być bezpieczny teraz.
Ale nie zmienia to faktu, że wciąż mogą się na nas czaić złe rzeczy. Okej, okay, na początku elementy garderoby i na sam koniec miecz. Wytwórz coś z tego. No i proszę bardzo. Powstała taka oto rękawica. No przecież kurde, no niby jest większa siła, ale zdrowia mniej. Sprzedajmy to. Class outfit Nightfall. W sumie to ten strój asasyna może mi się jeszcze dokądś przydać. Ale póki co może jeszcze nie teraz. Burza. A to już jest kurde w trakcie dnia. Pozdrowiciele z Rzymu. No okej. Także moi drodzy, koniec jest już bliski, kurde, z serii Assassin's Creed Identity. Ewentualnie nie nagram jeszcze dodatkową kampanię. Ale póki co żegnam się już z wami i do zobaczenia w maju, gdzie mam nadzieję już uda mi się zachować regularność, bo kurde, to jest niewiarygodne, jak bardzo można oszukać swoich widzów przez przypadek. Cześć! A ja tymczasem jeszcze w międzyczasie pogram sobie jeszcze trochę w tego Assassin's Creed'a. Chcąc odkryć różne ciekawostki. Chcąc odkryć różne ciekawostki związane z użytecznością najemników. Ciao! Jak to mówią w Hiszpanii. Ale to Włochy, więc...